Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na króciutki filmik, w którym zapowiem, z czego będą nowe seryjki na moim kanale. Wczoraj nie nagrałem żadnego odcineczka z Gabriela Knighta, ponieważ oglądałem mecz w piłce ręcznej, zaczęły się Mistrzostwa Świata z tego sportu, dlatego byłem ciekawy, jak sobie poradzą nasi rodacy. Nie nagrałem żadnego odcineczka, potem się zrobiło późno, już mi się nie chciało, poszedłem spać, dlatego postanowiłem, że nagram dla was ten króciutki filmik informacyjny, a Gabriel Knight pojawi się jutro. Słuchajcie, niedawno na moim kanale skończyliśmy seryjkę z Dreamfalla Chapters. Teraz nagrywam dwie seryjki właśnie z Gabriela Knighta i Indiana Jonesa, ale w obu tych gierkach jestem już pod koniec. Z tego co wiem, w Gabriele Knightie jest 7 dni do przejścia, rozpocząłem właśnie 5 dzień i postanowiłem, że teraz te odcineczki będę nagrywał dłuższe, tak żeby każdy odcinek odpowiadał jednemu dniu w grze. Tak więc powinny pojawić się jeszcze 3 odcinki z Gabriela Knighta i zakończymy sobie z tego seryjkę. W Indianie Jonesie też jestem pod koniec gierki, zajrzałem do solucji, ile mam jeszcze do przejścia i jest tego niewiele. Myślę, że też jeszcze z 3 odcineczki i zakończymy sobie Indianę. Z tego co wiem, będę miał do pokonania jakiegoś bossa. Straszycie mnie w komentarzach, że jest on strasznie trudny i wy nie daliście rady go pokonać. Ja jednak wierzę w swoje umiejętności, wierzę, że dam radę i mam nadzieję, że równie szybko zakończę tą seryjkę. Co się będzie pojawiało dalej? Słuchajcie, niezależnie od tego, co się skończy pierwsze, czy Gabriel Knight, czy Indiana Jones, na moim kanale pojawi się Murdered, śledztwo z zagrobu. Zapowiadałem kiedyś, że będę nagrywał z tego let's play i tak, teraz właśnie nastanie ten czas i będziemy nagrywać śledztwo z zagrobu. Nie wiem, jaka jest długa ta gierka, ale myślę, że kilka fajnych odcineczków na pewno się pojawi z tego, tak więc zapraszam was już teraz do obejrzenia tej seryjki na moim kanale, która powinna pojawić się już w przyszłym tygodniu. Jak skończę Indiana Jonesa, będę nagrywał króciutką seryjkę z gry facebookowej. Słuchajcie, tak naprawdę nigdy nie miałem doświadczenia z grami facebookowymi, nie robiłem tego nigdy. Odezwał się do mnie przedstawiciel firmy Living Thing Studio, jest to jakieś debiutanckie studio i wypuścili gierkę przygodowo-sensacyjną o nazwie Code Red Agent Sarah's Story. Poproszono mnie, żebym z tego nagrał let's play, no i nagram z tego let's play. Oglądałem jakieś filmiki na YouTubie u jakiegoś kolesia z tej gierki i cała gra zajęła 3-4 odcinki, 20-minutowe, tak więc myślę, że też 3 odcineczki z tego się pojawią i będzie koniec serii. Zaraz potem pojawi się kolejna króciutka seryjka. Będzie to Among the Sleep, ale na 100% powiadomię was jutro na Facebooku, czy let's play z tej gierki na pewno się pojawi. Oglądałem na YouTubie i wszystkie filmiki są w wersji angielskiej. Z tego co przeczytałem, wyszedł jakiś patch bądź aktualizacja do tej gry, że jest w języku polskim. Jutro zainstaluję tą grę, sprawdzę, jeżeli będzie w języku polskim, powiadomię was na Facebooku i to będzie kolejna seria, z której zrobimy sobie let's play. Jest to horror, wcielamy się w 2-letniego chłopczyka, eksplorujemy pokój. Czy jest to straszne? Tego nie wiem, ponieważ są różne opinie na temat tego tytułu. Jedni twierdzą, że ta gra jest straszna, inni twierdzą, że ta gra jest dziecinna. Tak więc chciałbym zainstalować sobie tą gierkę, przetestować ją, chciałbym, żebyście wy sobie mogli ją obejrzeć. Nie jest to może nowy tytuł, ponieważ swoją premierę miała w 2014 roku, tak więc minęły już prawie 3 lata, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. No i to w sumie by było chyba na tyle. Co się pojawi po tych seryjkach? Jeszcze nie wiem. Czekam cały czas na Syberię trójeczkę. Ma się niby pojawić w pierwszym kwartale tego roku, ale kiedy dokładnie, tego nie wiem. Jeżeli skończymy sobie te seryjki, a nie będzie jeszcze Syberii trójeczki, no to wtedy sobie coś wymyślę, coś sobie wybiorę i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. I to w sumie tyle. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.